Pokażę wam dzisiaj dwa różne interfejsy audio, jeden tańszy, jeden droższy, zależnie od budżetu. Każdy może nagrywać w domowym studio. Dzięki zastosowaniu tego interfejsu, którego ja używam, czyli Focusrite Scarlett Solo, jest to najbardziej podstawowy przemysłowy interfejs audio, mogę dla was jednocześnie nagrywać dźwięk gitary i dźwięk mikrofonu. Pytaliście mnie również, jak ja uzyskuję swój dźwięk gitary, więc na końcu tego filmu pokażę też jak dokładnie ustawić mój ton. Ok, więc zacznijmy od interfejsu audio. Eee, wszedłem tutaj na stronę Focusrite. Ja używam Focusrite Scarlett Solo, czyli tego po lewej, to jest jego nowsza wersja, bodajże czwarta generacja. Ja używam trzeciej. Różnica między wersją trzecią a czwartą, z tego co widzę, poza ewentualnymi poprawkami wewnątrz, e, widzę, że przenieśli port e, mikrofonu do tyłu zamiast do przodu. W mojej wersji jest z przodu. Poza tym nie widzę większych zmian. E, to jest taka podstawa dalej jest Scarlett 2i2. Pozwala podłączyć dwa instrumenty jednocześnie oraz dwa mikrofony. Im idziemy wyżej, tym jest więcej wejść, więcej opcji sterowania i tak dalej. Uważam, że na sam początek Scarlett Solo jest całkowicie wystarczający. Możemy podłączyć jedną gitarę, jeden mikrofon, co nie znaczy, że możemy nagrywać tylko jedną gitarę. Tak naprawdę możemy nagrywać jedną gitarę, przepiąć instrument na inny i nagrywać kolejny. Więc tak naprawdę, jeżeli nie potrzebujecie nagrywać całego zespołu jednocześnie, Scarlett Solo naprawdę w zupełności wystarczy. Możecie nagrać i mikrofon, i gitarę, więc jeżeli jesteście solowym artystą, nic więcej Wam nie potrzeba. Druga opcja to tak zwany IRI, czyli kiedyś, kiedyś były popularne, jest to taki interfejs audio, który podłączamy za pomocą wejścia jack do gniazda mikrofonu naszego komputera. Tutaj podłączamy naszą gitarę i ewentualnie słuchawki, jeżeli chcemy odsłuchiwać to, co gramy na słuchawkach, lub z tej strony podłączamy sobie wyjście na głośniki bądź wzmacniacz. W ten sposób mogliśmy robić dokładnie to samo co za pomocą Scarlett, ale przez wejście jack. Dzisiejsze interfejsy takie jak Scarlett Solo korzystają z zaawansowanych technologii USB-C przesyłowych, więc są naprawdę bezstratne. Tak jak mówiłem, to jest taki standard produkcyjny jeżeli chodzi o produkcję muzyki. Natomiast do nagrywania pierwszych dem czy czegokolwiek jak najbardziej iRig jest wystarczający. Jeszcze w dzisiejszych czasach można je kupić. Chyba nawet wychodzą nowe wersje. Ja mam dokładnie ten, czyli iRig 2. Mamy jeszcze iRig HD 2. Widzę, to jest jakaś poprawiona wersja. Ogólnie dalej wydają, mają mnóstwo urządzeń. Możecie to sprawdzić. Jak najbardziej gorąco polecam pełnoprawny interfejs audio. Dużo tańsze. Jak widzicie, ten, który ja posiadam, iRik 2, kosztuje 50 euro w porównaniu do np. Scarlett Solo, które kosztuje 154 euro. Czyli to jest ponad 400 zł różnicy. Więc gorąco polecam. To był mój pierwszy interfejs. No dobrze, to już co po podłączeniu do komputera. Uruchamiamy sobie... Nasz program, nasz DAW, czyli Digital Audio Workspace, który wybraliście darmowy bądź płatny. Ja używam GarageBand. Lista darmowego oprogramowania na Maca oraz na PC. Oczywiście są też płatne programy, to już zostawiam Wam do wyboru. Płatne programy na pewno zapewnią Wam więcej funkcji, jednak osobiście uważam, że na samym początku Waszej przygody te darmowe są ponadwystarczające. Pokażę wam teraz cały proces podłączania instrumentu i ustawiania środowiska pod GarageBand. Jeżeli zamiast Focusrite Scarlett wybierzecie sobie iRig, proces jest dokładnie taki sam. Podłączacie to urządzenie, wpinacie swoją gitarę. Reszta kroków jest identyczna. No dobrze, więc w pierwszej kolejności podłączacie swoją gitarę, podłączacie ją do wejścia w interfejsie audio. Następnie wybieracie sobie tutaj na górze po lewej plusik Pojawiają nam się cztery opcje, z czego tak naprawdę te trzy pierwsze będą nas interesowały. Pierwsza to jest podłączenie urządzenia MIDI takiego jak na przykład AKI MPK Mini. Druga to po prostu mikrofon. I trzecia, która będzie nas interesowała, czyli gitara. Wybieramy sobie tą gitarę. Pojawia nam się tutaj. Przede wszystkim musimy wybrać źródło. Nasz Scarlett ma wbudowane dwa wejścia. Pierwsze jest dla mikrofonu, drugie jest dla gitary, więc wybieramy drugie. Przy konce wzmacniacza, jak widzicie, będzie nam się wyświetlał poziom dźwięku, czyli w ten sposób widzimy, że nasz instrument jest podłączony. Nagrywanie rozpoczynamy za pomocą czerwonego przycisku lub guzika R. Tworzy nam się taki plik, który możemy sobie odsłuchać. Oczywiście to nie jest jedyny dźwięk, jaki możemy uzyskać. Możemy nacisnąć plus, znowu wybrać gitarę i po lewej stronie naszego ekranu mamy do wyboru wszystkie dowolne instrumenty. Wybieramy sobie gitarę elektryczną, mamy do wyboru czyste, przesterowane. Oto przykład jednego z nich. Dobrze, teraz czas na mój dźwięk. Tym razem wybieramy sobie mikrofon. Da mi to czysty dźwięk samej gitary bez żadnych dodatkowych presetów i efektów gitarowych na początku. To, co zazwyczaj robię na początku, to włączam kompresor na podstawowych ustawieniach i jako dodatkową wtyczkę wybieram Amp Designer. Spośród wszystkich wzmacniaczy, wybieram sobie. Clean Preamp w trybie Direct. Zmniejszam pas, podnoszę średnie i wysokie tony. Czasem dorzucę jakiś reverb, ale to nie jest konieczne. I w zasadzie to jest cały mój dźwięk. A brzmi to mniej więcej tak. filmie to już wszystko. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę, dajcie suba. Będzie mi bardzo miło. Dzięki temu mogę się dalej dla Was rozwijać, poprawiać jakość filmu i po prostu nagrywać dalej. Dzięki, hej!